Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Kontynuujemy, słuchajcie, ten odcinek wyjątkowo bez kamerki. Mam nadzieję, że nie będzie to jakiś wielki problem dla was, że nie będzie mojego ryja. W każdym razie, mimo wszystko, wykujemy w dalszym ciągu questy w monterze. Pierwszy z nich, o rany, lagi, gro, proszę, nie laguj. Musimy zabrać się niewolnika do soboty. Oczywiście wygraliśmy go w walce na arenie, także jest nasz. Chodź, koleżko. I wykonamy od razu kolejnego questa, tym razem dla Basira. Żeby zdobyć tam jakąś złotą szkatułkę. Tylko gdzie ta złota szkatułka teraz jest? Gdzieś karawana jakaś została zaatakowana chyba, czy coś w ten deseń przez buntowników. I musimy ją odzyskać. Wydaje mi się, że to jest w drodze do Kebdan, ale też takiej pewności stuprocentowej nie mam. Dobra, mamy to i doświadczenie 1000, pięknie. Dobra, generalnie był jeszcze quest... A właśnie, jeszcze musimy odebrać daninę od tego, od Denisa. Pójdę w Kimkę jeszcze, do południa, please. Mogę przynajmniej otworzyć jego skrzynkę, bo on mnie nie widział, no ale już trudno. W ogóle, ile mamy tej reputacji w monterze? Montera 77, czyli już do górnego miasta możemy się w sumie udać, wiecie, i ja tak chyba zrobię, bo gdzieś w górnym mieście wydaje mi się, że jest kamień teleportacyjny, który potrzebuje właściwie. Mogę wejść? No i dziękuję bardzo. Dobra, tu będziemy mieli kolejnego questa, mianowicie chyba od tego tutaj orka. Hej ty, rozejrzyj. Możesz się rozejrzeć, albo rozpoczniesz trening, więc lepiej zakasz rękawy i bierz się. Zaczynasz mi dziwnie. Nikt nie zwraca. Taki z ciebie. Założę się, że... Dobra. Jeden z moich ludzi miga. To silny. Dobra, otóż pan wojownik znajduje się na wieży, tej tutaj na górze. Tylko musimy tam jakoś się dostać. I pytanie, kuźwa, gdzie się znajduje kamień teleportacyjny? Wydaje mi się, że tutaj w tym miejscu na górze. Zaraz to sprawdzę. Tylko tego wojownika najpierw sprowadzę do tego ziomka. O, rany. Otwieraj tą skrzynkę, Bezi. Generalnie z tego, co zauważyłem, to w większości kuferków są strzały albo ogłuszające, albo ogniste, nie? Naprawdę. Tych strzał już mam całkiem sporo. 57-58 ogłuszających. No w każdej dosłownie praktycznie skrzynce znajdują się sławy albo fiolka. Strzała albo fiolka. Pusta. Dobra, zaraz ci nakopię do dupy, tylko otworzę ten kuferek. Pyk. Dobra, wstawaj. Dobra, mamy to. Pyk, pyk. Przez chwilę bałem się, że on mi wyleci tutaj z tej wieży i będzie po ptokach. Ale poszło. Kurde, czemu znowu ten deszcz pada pieprzony? Rany boskie, unikam go jak mogę, a i tak mi to zbytnio nie wychodzi. W ogóle nie wiem, będę musiał sprawdzić, czy da się jakoś wyłączyć deszcz w tej grze, bo to jest naprawdę upierdliwe strasznie. No i gitara, reputacja u orków, o! Ciekawe. Dobra, ciekawe, czy dostaniemy reputację w monterze, bo mój priorytet jest wbić stówkę. Albo 90 przynajmniej. Siła. Dobra, siły się wyuczymy. Pyk. I pyk. Mam już 200, czyli możemy kupić sobie ten wielki topór, co chciałem. Chcę lepiej walczyć toporem. A to ile mam punktów? 14. Dobra, na razie tutaj podniosę go? No pewnie, że tak. O! I siła nam wzrosła. Dobra, Bezi, rzucę to.
Czy z kimś tutaj nie był czasami jakiś zakład? Silny ork chyba. Albo i nie? Ponury... Ponury wojownik. W ogóle tych... nazw wojowników jakby chyba nie było wcześniej, że brutalny wojownik, ponury wojownik. To był po prostu ork wcześniej i tyle. A tu widzę pozmieniali. O, ile tutaj jest tych? Dobroci. Dobra. Nie wiem teraz czasami, czy... Nie wiem czasami teraz, czy otwieranie tych zamków... znaczy otwieranie zamków, co ja pierdolę, za przeproszeniem. Czy nauczenie się oddzierać skóry i zbieranie tych trofeów nie byłoby dobrym rozwiązaniem, bo nie wiem, czy to czasami nam w kowalstwie później się nie przyda. Pewnie tak, dlatego... Możliwe, że się wyuczę tych umiejętności, tylko potrzebuję pewnie też zdolności łowieckich. Całkiem dużo. Dobra, poszukajmy jeszcze tylko ten kamień teleportacyjny i chodu dalej wykonywać questy. Dobra, szybki zapisik. Aha, i pójdę jeszcze do kowala, wykupię ten topór właśnie dwuręczny. I będzie gitara, będziemy mieli broń dwuręczną. Coś lepszego przede wszystkim. Tylko gdzie jest ten pieprzony... Gdzie był ten pieprzony ten... kamień teleportacyjny? No nie! Dobra, na razie nie będę okradał tych orków, bo... Bo zaraz dostanę wpierdol jeszcze od nich. Albo się rzucą na mnie wszyscy. A tego bym nie chciał, szczerze mówiąc, nie teraz. Kiedy będę odbijał monterę, to jeszcze, ale no potrzebuję tej reputacji. Więcej reputacji. Dobra, tu niczego nie ma. Kurde, gdzie jest ten kamień teleportacyjny? Do cholery, on gdzieś leży może, kurde, luzem, ja go nie widzę. Na beczkach czy coś? Nie, no tutaj nie ma, na górze też nie było, ale sprawdzę raz jeszcze. Tak kontrolny. Nie, no nie ma. Nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie jest ten kamień teleportacyjny. Ma go chyba Marik, z tego co wiem. Ale to no... No nie będę go teraz bił. Bo to nie ma sensu. Niszczyciel. Dobra. Nie no, oczywiście questy nie będziemy przyjmować, bo tego nie wykonamy. Ale ciekawe, jakbym grał po stronie takiego typowego niszczyciela, żebym, wiecie, niszczył i obóz buntowników i obóz orków i miasta orków. Ciekawe, jakby tutaj przebiegła rozgrywka. No dobra, także tutaj, kurde, no nie podoba mi się, że tego kamienia nie mam. Nie mam pojęcia, gdzie on się znajduje, naprawdę. No ale mniejsza z tym, idziemy teraz, słuchajcie, odnaleźć... O, jeszcze zbierzemy daninę od tego Denisa, bo dostaliśmy takiego questa właśnie. Od Marika bodajże. Nie? Nie da rady? Czemu nie mogę z tym pogadać na ten w tym celu? No bo miałem z tej farmy daninę odebrać, ale teraz ciekawe, o co tu chodzi. A może mam krowę zaatakować? Kurczę, nie wiem już. No dobra, spróbujemy. Mleko... Nie, chyba nie o to chodziło. Chyba naprawdę nie o to chodziło. Później. Dobra, to pogadamy później, stary.
Dobra, naszym celem, naszym kolejnym przystankiem jest... O, Szczawik Królewski, przytulę chętnie. Naszym kolejnym przystankiem będzie właśnie ten... Chwileczkę, tylko nie wiem po której stronie teraz znajdował się ten cały... ta cała karawana. Poczekajcie. Odbierz... wiadomość dla Okary, Basi chce swoją... Przez zachodnią bramę, tak? No to jest zachodnia brama, a Trellis? Czekajcie. No Trellis, czyli tędy muszę iść jakby. Dobrze mówię, czy niedobrze mówię? Boże, gdzie jest ta mapa? No, jakby chyba tędy muszę iść. Co jest? Ruszyć nie mogę. Dobra, już mogę. No dobra, zobaczymy. Może ją znajdziemy. Generalnie tutaj nas jeszcze nie było w tych rejonach. Otis. Bardzo to ważne. Co masz na myśli? Długo nie pożyjesz z takim nastawieniem, nie przede wszystkich okupujących ten obszar orkan. I tak powinieneś traktować... Bo jak, jeśli podążysz drogą na zachód, to okrad... O to chodziło. Nakłoń najemnika do opuszczenia miejsca spotkam buntowników. Na wzgórzu, na południe od Monteny. Dobra, wiem gdzie to jest chyba obok tego, obok Denisa. Niedaleko przynajmniej. Zwiadowca... I chyba gdzieś tak, mamy już ten... Coś mnie goni, dzik. Dobra, szybko się z nim rozprawię. Dobra, elegancko. Aha, miałem jeszcze kupić ten topór dwuręczny, zapomniałem. No i złotą szkatułkę musimy tutaj odzyskać. Pytanie tylko, gdzie ona jest? O, tutaj jest złota szkatułka, mamy to. No i generalnie wracamy do Montery. Nie chcę się zapuszczać zbytnio daleko, bo... No nie mam tego teleportu, nie? No i wiecie, nie chcę mi się potem zapieprzać z buta taki kawał jakby. Dobra, kolejny szczawik mamy. Na pewno się przyda. Dobra, i pójdę w Kimę gdzieś, bo ja pierdolę, no... Ten deszcz jest nie do zniesienia, naprawdę. Tam w ogóle jeszcze jakieś ognisko widziałem na górze. Co to jest za location? Czy to są buntownicy? Tak. Mała przerwa, co? A nie powinien. A nie, to jest najemnik. Dobra, niczego ciekawego tutaj nam nie powiesz, gościu. Okej, okay. W takim razie wezmę tą roślinkę i idziemy na te miejsce spotkań. To jest, wydaje mi się, obok, niedaleko właśnie farmy Denisa. Dobra, pójdę jeszcze w Kimę, bo naprawdę strasznie Nie, momento! Nie, to nie jest jednak tam, bo to mam iść na południe. Czekajcie, wiecie co? Szybko, trzeba iść spać. I będę musiał sprawdzić, czy ten deszcz da się jakoś wyłączyć, nie? Bo to jest tragedia. Nie, jeszcze nie. Będę spał tak długo, aż tego deszczu cholernego nie będzie. O, właśnie w ten sposób. Tak to ma wyglądać. I proszę, nie wracaj, bo mnie wkurwiasz. Basir, gdzie był Basir? Basir był tutaj. Kolejne doświadczenie od asasynu, do asasynów dostaniemy. Leżała na ty skurczy synu. O, właściwie co ty masz, gościu? Ochrona przed ogniem, o max siły życiowej 25, ej fajne całkiem, ochrona przed ostrzami. W ogóle ta biżuteria jest strasznie droga. Generalnie będę, mikstura siły, o, to by było fajne. Ale czy tą siłę dostanę na stałe? Chyba tak, co? Mikstura siły. Dobra, zobaczymy. Pyk.
I chyba to wszystko, co mnie interesuje. Dobra, 1600 to jeszcze nie majątek, słuchajcie. Także tutaj, wiecie, można na spokojnie. Dobra, ty niczego ciekawego nie masz, gościu. Strzały jeszcze będą się kupić, ale to za chwileczkę, powolutku, spokojnie. Dobra, chciałbym ten topór dwuręczny, koleżko, bo naprawdę podjarałem się tym toporkiem. Nie mogę? Czemu nie mogę handlować? Pewnie jest za wczesna godzina jeszcze. Chyba że się obraził, obraził się na mnie. No nie. Co za łajd... A ten jak się tutaj rozłożył, zobaczcie na to, te. Ty nie jesteś u siebie czasami? Dobra, nie mogę niestety z nim handlować, ale chujnia z grzybnią, nie? Po przepędź orków z Montery, no dobra. Jeszcze nie teraz, generalnie ten topór bym chciał. Dwuręczny. Naprawdę się obraziłeś? O, nie da rady. Nic na to nie poradzę, słuchajcie. Co? Mówię o tym strażniku. Orkowie mogą sprawiać wrażenie nieokrzydłych. Co? Jeden. Niech najemnik teren dowie się, że nie co? Nowe zadanie? Czyli muszę do niego wrócić, do tego typa? Czekajcie, Dobra, będzie trzeba do niego wrócić. Generalnie jeszcze udam się do tego, do Kebdan chyba, do tych handlarzy. Spróbuję odzyskać ten... odzyskać... No kupić ten topór, nie? Bo wydaje mi się, że będę na początek startował z bronią dwuręczną. Ej! Gdzie ten Trano? A tam jest, Boże, za daleko poszedłem. Hopsia! Dobra, gościu. No i z kim miałem jeszcze pogadać na ten temat? O! Reputacja, pięknie, buntownicy i sporo doświadczenia, także było warto wykonać jego questa, bo on był mega, mega prosty do wykonania. Aj, pięknie. Akurat w moim kierunku. No dobra, także co my teraz jeszcze możemy wykonać, słuchajcie. Odbierz daninę z farmy... Dominika! Do Dominika muszę iść na farmę. Czyli... Muszę się jakby wrócić. Czekajcie, co ja z tym Denisem, słuchajcie. No dobra, co tu jeszcze mamy? Wiadomość dla Okary, przepędź orków z Montery, odbierz daninę. Co słychać u Masona? Mniejszy oddział jeszcze buntowników chyba znajduje się właśnie nieopodal farmy Denisa właśnie. Także no, chyba będziemy mogli wykonać szybko tego questa jeszcze. Bezproblemowo. No bo wydaje mi się, że te ognisko... O tam! Widzicie? Tam jest ognisko i właśnie tam są buntownicy. O tak. Dobrze pamiętałem. Dobra, szybki zapisik. Jest i on. Może przypadkiem jednym z najemników, co? Co? Pewnie nie. Inaczej już byś mnie zabił, prawda? Nazywam się Mason. Zagrodczek. Na... Co? Tłuste krówska. Jak najemnicy nie będą mieli nic do... Krowy zagrody, tak? Mm. Jakiś quest widzę z tego, z modyfikacji. Jeśli wy... Mamy w monterze, da nam znać. Dobra, na razie nie będę tutaj klikał uwolnić to miasto, no bo po co jakby. No dobra, spróbujemy zabić te krowy. Mam nadzieję, że tutaj...
najemnicy nie będą na coś jacyś źle nastawieni z tego powodu, że zabijam ich krówki. No zobaczymy zresztą, czy tutaj będą mnie atakować, czy nie. Czy ja powinien to zrobić w nocy? A, no jednak tutaj odwaliłem trochę kaszalota. No dobra, trzeba wczytać grę ponownie. A to wychodzi. Wydaje mi się, że ja tego questa z krowami zrobię po prostu, jak będę oswobadzał ten Monterę, po prostu przy okazji powybijam te krowy. No bo teraz, no jak? Jak tutaj pełno jest świadków, pełno tutaj tych najemników jest i tych innych pierdół. Także no na razie spasuje, słuchajcie. Udamy się może do tego Dominika po tą daninę. A potem nie wiem. Jeszcze ten toporek będę chciał zdobyć, dwuręczny. No dobra, jakie questy, żeby odbyć daninę, bla bla bla, tu chodzi o Mansona, wiadomość dla Okary, zabij krowy. No ale z Mansonem już pogadałem, no to halo. Czy ja muszę oswobodzić Monterę, żeby tutaj tego questa jakby pchnąć dalej? Dobra, na szybkości, słuchajcie. Nie mam pojęcia, gdzie jest ten kamień teleportacyjny. Mógłbym niby sprawdzić w necie. I wiecie co? Ja chyba to zrobię, bo nie chcę mi się podobnie do tej Montery tutaj lecieć z buta. Także widzimy się za chwilkę. Dobra, znajdujemy się już obok tej farmy Dominika. Także idziemy odebrać tą daninę. Widziałem się z Dobra. Masz mi natychmiast oddać złoto, albo przybędzie tu dobra. No dobra, 87 reputacji już. Czyli jesteśmy blisko stówy. Generalnie wiem, że w Kepdan mam jeszcze jednego questa, żeby zdobyć pewne rośliny. Brakuje mi już tylko jednej, tej żelazodygi, czy jakoś tak. Żeby oddać to Filowi, który jak się okazuje jest magiem ognia, kurde. Tylko generalnie, kuźwa, gdzie ja mogę tą roślinkę zdobyć? Generalnie jest to łatwo dostępna roślinka, ale aczkolwiek... Zobaczymy, może gdzieś tutaj na widoku zaraz będzie. Dobra, nie żyjesz. Ona jest taka bardzo charakterystyczna, także no... zobaczymy. Po drugiej stronie, no tam nawet nie chcę iść, nawet jakby była, bo nie chcę mi się tutaj bawić z tymi topielcami. Generalnie tutaj jej nie widzę. Dobra, lecimy do Kepdan. Nie ma co. Bo chcę kupić ten topór, słuchajcie. Aha, i zdobyłem kamień teleportacyjny. Kamień teleportacyjny do Montery znajduje się obok Marika, w tej opuszczonej chacie, gdzie jest niewolnik. Także no, nie wiem, co ja sobie obzdurałem z tamtą lokacją. Dobra, tu mamy kolejnego questa, jak widzieliście. A tutaj coś ci mogę sprzedać? Ile ma? 7000. No dobra, to ci sprzedam kilka rzeczy, koleżko, mój ty drogi. O, ten wielki topór będę chciał kupić, ale oczywiście nieużywany. Pyk, pyk. Dobra, tylko kto takowy topór posiada? Ty nie, bo ty masz zużyte te, które ja ci sprzedałem. Każdy tutaj handlu. Ile mam w ogóle tego? Ach, myślałem, że kolejny poziom wbiłem. Ty też nie, chociaż może. Lepsza walka mieczem. Silny pogromca orków. Tu jest w ogóle kozak miecz. 265 i to jest broń chyba jednoręczna tej. Ja cię pierdykam. Fantastyczny. ...230 obrażeń, ale się podjarałem. Ale potrzebujemy tyle tego. Stary, ścięty topór. 245. Nie, no ja potrzebuję tamten... tamten, który 265 zadaje. A ten? 215?
Stary podwójny topór. Ej, to też byłoby całkiem spoko. Tylko że ja potrzebuję trochę więcej siły. Siła 215. Dobra, wiecie co? Chyba z tego będę korzystał jednak. Zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, 215 siły. Tu lepiej zapisik zrobię, w razie jakbym żałował kupna tego toporka. Pokaż mi towarki i chwileczkę, nie to. To było to, tak? Tak. Dobra. Cyk i idzie to jest tutaj. No i gitara, powiem wam, że... No i wygląda to naprawdę fajnie. Widzicie? Elegancko. Obrażenia ma spoko. Wygląda też całkiem, całkiem przyzwoicie. Także no nie ma co narzekać. Tak sobie tutaj będę kontynuował moją gierkę. Generalnie wiem, że w Capdan dostałem też questa na dziki. Wiecie, ja już trochę wykonywałem tego questa, ale on jest bardziej złożony, bo będziemy musieli pogadać z gońcami leśnymi, z tego co widziałem. Także no... No, okej, okay, mamy to. Ale wiecie co? W walkę tym, nauczenie się korzystać z tarczy też się nauczę, no bo czemu by nie? Ta umiejętność też nam się na pewno jakby przyda. Grube dziki, teraz co z tym questem chodzi? Grube dziki. Aha, muszę porozmawiać jeszcze raz z tym myśliwym. Czyli jak wrócę, to znowu pojawią się te cholerne dziki. Aha, wiem jeszcze co zrobimy. Oddamy tarczę dla kowala w Ardei. Bo też miałem tego questa. Dobra, leżeć. I teraz tak, grube dziki. Tak, widzicie? Muszę tutaj pogadać z dzikami, z tymi gońcami leśnymi. Dobra, zanim to zrobimy, to jeszcze reputacja owcy, wystarczający zapas mięsa na ziemię. Nie wiem, czy w ogóle dobrze przeczytałem, aczkolwiek chyba tak. Lecimy do Ardei oddać się tarczę i na tym kończymy, słuchajcie. Myślę, że to będzie odpowiednia pora na to. Powinienem od niego dostać recepturę na tarczę jakąś. O, punklerz otrzymano, ale to jest chyba receptura, tak? Tak mi się wydaje. Tylko gdzie te receptury jakby bezmienny trzyma? Tutaj, punklerz, tak. Siła 210, wymagane parowanie tarczą, ochrona przed ostrzami 20, 15, 15, także naprawdę jest spoko. Potrzebuję pałki, surową stal mamy i małą tarczę po prostu, a małą tarczę pewnie też będzie można od kogoś kupić. Może nie od niego, ale no... Można, jak najbardziej. O, wiecie co jeszcze zrobię? Sprawdzę jeszcze, jak tutaj działa alchemia. W sensie, czy będę mógł tutaj... Ale wiecie co, do Capdan, bo chyba w Capdan mamy... stół alchemiczny, bo kupiłem tą recepturę na miksturę siły i ciekawe, czy będę mógł z niej zażyć, skorzystać w sensie. Mikstura siły, mikstura o efektach stałych. Musimy się nauczyć tego. No tak, i siły plus 3 wtedy. Szczaw królewski jest potrzebny, dragrod i fiolka. No dobra, także to by było na tyle, moi mili państwo. Mam nadzieję, że odcinek wam przypadł do gustu, nazwijmy to. A na ten czas ja się z wami żegnam. Do zobaczyska. Trzymajcie się. Cześć.